Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się przedszkole, dom brata Alberta, a później także pomieszczenia Kępińskiego Ośrodka Kultury, powstaje właśnie klub seniora wraz z Centrum Wsparcia Opiekunów. W klubie seniora będzie 70 miejsc całodziennych i 40 popołudniowych. W Centrum Wsparcia Opiekunów 4 miejsca krótkookresowego pobytu dziennego, całodobowego dla osób niesamodzielnych oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Budowa pierwszego etapu kosztować będzie około 3 milionów złotych, ale znaczną część tej sumy pokryje zewnętrzne dofinansowanie. Pozyskaliśmy 1 850 000 złotych blisko dotacji na kontynuację tego zadania, także do czerwca roku przyszłego oddamy obiekt pod klucz. Gminie udało się także uzyskać dofinansowanie na prowadzenie działalności w klubie seniora. Przez 4 lata instytucja ta będzie finansowana również z dotacji przez nas pozyskanej, a mianowicie z kwoty 1 635 000 złotych. Gdyby uwzględnić te dwie dotacje, to te dotacje sięgają 3,5 miliona złotych i zaledwie zaangażowanie samorządu gminnego, środki własne to 700 000 złotych. Budowa tego ośrodka pochłonie w całości 4 200 000 złotych.